Witam serdecznie. Dzisiejszy pacjent, lokomotywa ET21, a to co mu dolega, to uszkodzony silnik wentylatora. Ten oto element. Dlaczego silnik wentylatora, a nie przetwornica? Śpieszę już z wytłumaczeniem. Mianowicie lokomotywa ET21 nie ma zabudowanej przetwornicy. Ludzie od lat popełniają błąd, nazywając ten oto element, tą oto maszynę elektryczną przetwornicą. Nie. Z elektrycznego punktu widzenia lokomotywa ET21 nie ma zabudowanej przetwornicy. Ma natomiast zespół dwóch maszyn LKP353, LKPA282 i jest to silnik wysokonapięciowy wentylatora i prądnica, która zasila nam obwody pomocnicze. Silnik wentylatora oczywiście napędza wentylator, który natomiast tłoczy powietrze i chłodzi silniki trakcyjne. No a tak jak już wspomniałem, prądnica zasila obwód niskiego napięcia, ładuje baterie akumulatorów oraz oczywiście, jeżeli w kwestii mówimy tutaj obwodu niskiego napięcia, zasila ten oto wentylator oporów rozruchowych. Generalnie zamysł konstrukcyjny tego oto zespołu maszynowego był dobry, to znaczy mamy korpus silnika wentylatora i mamy korpus prądnicy. W przypadku, gdyby doszło do uszkodzenia prądnicy, mamy możliwość odkręcenia tych oto śrub, odkręcenia i ściągnięcia prądnicy, a silnik wentylatora może sobie nadal bez problemu pracować. I jest to właśnie ta różnica, jeżeli chodzi o przetwornicę. Przetwornica w tym wypadku jest jakby nierozłączna, bo ma wspólne uzależnienia, tak jak na przykład MG91H, że ma cewkę niskiego napięcia po stronie tak zwanej wysokiej. A tutaj mamy dwie różne maszyny elektryczne, dwie oddzielne maszyny elektryczne, tak na dobrą sprawę. Tak jak wspomniałem, pomysł był dobry, natomiast życie zweryfikowało pewne założenia konstrukcyjne. No, zweryfikowało w ten sposób, że no, pomimo tego, że na przykład uszkodzi się prądnica, to i tak demontujemy całą maszynę elektryczną, bo tak jest prościej. Niestety, ale demontaż samej prądnicy jest dosyć skomplikowany. Ile razy miałem do czynienia z tymi maszynami gdzieś tam na odbiorach, na jakichś komisjach, bardzo ciężko było ściągnąć tą prądnicę z wału, bo to jest tak, że mamy silnik wentylatora, ten wał tutaj troszkę dalej przechodzi i na tym wale jest zamocowana prądnica. I co ciekawe, o ile wirnik silnika jest ułożyskowany tutaj od strony wentylatora i od strony no jakby końca maszyny, tak naprawdę, no to jest ta tarcza ułożyskowa, to prądnica od czoła tutaj nie jest ułożyskowana. To znaczy, że wirnik jest tylko wsparty tu i tu na ułożyskach, natomiast prądnica jest nakręcona na ten wał, w związku z tym zakłady naprawcze, które naprawiają tego typu maszyny, narzekają, że dosyć jest to maszyna problematyczna z tego względu, że niejednokrotnie zdarza się, że ciężko po prostu wyregulować bicie na prądnicy z tego względu, że ona jest na tyle długa i daleko odsunięta od punktu, gdzie jest łożysko, że no niestety na końcu to nam po prostu bije. Gdyby tutaj było jeszcze jedno łożysko, to pewnie jakoś inaczej by to funkcjonowało. Natomiast wtedy też byłby problem, no bo tam mamy łożysko, tu mamy łożysko, tutaj mamy koniec wału, mamy coś nakręcone i to jest oddzielnie jeszcze ułożyskowane. No, byłby problem, chociażby jeżeli tutaj mielibyśmy przesunięcie pewne z ukosowanie, też by nam się to wszystko tutaj psuło. No, w każdym razie maszyny te jeżdżą i pewnie jeszcze lata jeździć będą. No, za wyjątkiem tej, bo ta niestety musi trafić na naprawę. Zgłoszenie było takie, jeżeli dobrze pamiętam, że zadziałały zabezpieczenia. Chyba też wypaliło bezpiecznik topikowy od silnika wentylatora. No w każdym razie maszyna przestała pracować. Jeżeli silnik wysokiego napięcia nam nie działa, no to z automatu prądnica też nam nie będzie działać. No i w tym momencie ani nie mamy z tej maszyny ładowania, zasilania obwodu niskiego napięcia, ani nie mamy też chłodzenia silników trakcyjnych. To akurat jest wentylator numer 2, to znaczy zabudowany jest jako wentylator numer 2, czyli od kabiny B, od kabiny dwójki. Co może być
przyczyną takiego stanu rzeczy. Generalnie może być takich usterek dużo. Może być upalona instalacja wysokiego napięcia wewnątrz silnika. Może być, mogły się na przykład szczotki skończyć, dlatego też ten silnik przestał działać. Mógł oberwać komutator, mogło dojść tutaj do przestrzału. Mógł nam przebić izolator wspor czy szczotkotrzymacza. Mógł się uszkodzić wirnik, mógł się uszkodzić stojan, do wyboru, do koloru. No i właśnie w takiej sytuacji, kiedy dokładnie nie wiemy, co się stało, ponieważ maszyna wygląda całkiem ładnie. Oczywiście eksploatacyjnie jest trochę już zmęczona, komutator też już jest troszkę tak pod palcami, ja już sobie pozwolę, bo ta maszyna idzie na naprawę, w związku z tym sobie tutaj posprawdzamy. No, jest wyczuwalne już wypracowanie komutatora, końcówki komutatora są troszkę wyżej niż środek, no, co sugeruje po prostu, co informuje nas, że już dosyć długo ta maszyna pracuje i te szczotki ją trochę zniszczyły. W każdym razie, no, jeżeli nie wiemy, co tak naprawdę się stało, musimy się wziąć za pomiary. Do pomiarów takiej maszyny w podstawowym zakresie służy induktor. Zobaczymy sobie pod wysokim napięciem, jak się tutaj zachowuje izolacja tej oto maszyny. Dla przypomnienia, maszyna już jest przygotowana do demontażu, w związku z tym jest troszkę prościej. Gdyby przewody były podłączone w skrzynce zaciskowej, musiałbym się tutaj pobawić, mianowicie powyciągać szczotki z obsad szczotkowych i bezpośrednio do komutatora podłączyć się plusem induktora, a masą gdzieś po prostu do konstrukcji maszyny elektrycznej. Tutaj jest troszkę prościej. Maszyna jest już rozłączona, dzięki czemu będzie po prostu troszkę mniej zabawy. Tutaj tą szczotkę założę. Przewód oznaczony jako A. Dla przypomnienia AH wirnik, EF stojan. Mamy przewód, gdzieś tam sobie idzie, dochodzi do szczotkotrzymacza. I w ten sposób sprawdzimy sobie stan izolacji wirnika. Napięcie 2,5 kV. No i po rozpoczęciu pomiaru 0 megaohmów, napięcie 0, co świadczy o tym, że mamy zwarcie obwodu wysokiego napięcia wirnika do masy. No i na dzień dobry to już jest jakby koniec zabawy z tą maszyną. Jeżeli przebiło nam wirnik i zwiera on nam do masy, no to ta maszyna pracować już nie będzie bez naprawy. Mogło dojść do uszkodzenia, do przebicia izolacji cewki. Generalnie tych usterek tam wewnątrz wirnika również może być kilka. No niestety, w każdym razie maszyna do wyłączenia. Sobie tutaj się rozładuję. Pomimo tego, że mamy zwarcie doziemne i mamy 0 megaohmów, proszę pamiętać, że zawsze po wykonywaniu pomiaru maszyny elektrycznej induktorem należy obwód rozładować. Ja teraz to robię dla bezpieczeństwa, pomimo tego, że on jest zwarty, ale lepiej sobie na wszelki wypadek element rozładować. W przypadku, gdybyśmy mieli bardzo dobrą izolację takiej maszyny rzędu gigaohmów, to jeżeli mamy napięcie probiercze gdzieś tam w granicach 2,5-5 kV, bo to zależy też od maszyn i od sytuacji, to może się zdarzyć, że taka maszyna czy tam urządzenie jakieś będzie działało jak kondensator. W sensie przy bardzo wysokim stanie izolacji po prostu zgromadzi jakiś tam ładunek, no i niestety później dotkniemy i nas kopnie. O ile to nie jest typowy kondensator o pojemności tam mikrofaradów, to raczej nam się nic nie stanie, tylko zaboli. No to w przypadku, jakbyśmy mierzyli kondensator i zostawili go naładowanego, to już może zrobić krzywdę, a nawet i zabić. Dlatego na wszelki wypadek lepiej uważać. Z tym ładunkiem jeszcze zgromadzonym w kondensatorze, oczywiście to nie jest tak, że podepniemy induktor i od razu nam ten ładunek się zgromadzi, musiałby się on bardzo długo ładować, natomiast lepiej zawsze oczywiście uważać. Dobra, tyle z takiej typowej gadaniny. Teraz zobaczymy coś innego. Tu mieliśmy typowe 0,
A podepnę się jeszcze, tutaj gdzieś było E, na stojan się podepniemy i zobaczymy, jak wygląda stojan w tej maszynie. No, a stojan w tym przypadku idzie już nam w gigaomy. W teorii obwód nam się rozładował poprzez miernik, natomiast tak jak mówiłem wcześniej, lepiej sobie to wszystko rozładować. Tam akurat śruba jest ładnie oczyszczona. No, to też może być zdradliwe. Pomiar mieliśmy bardzo ładny, w sensie stan izolacji no, rewelacyjny wręcz. Dokumentacja systemu utrzymania dla tego pojazdu przewiduje, że stan izolacji maszyn elektrycznych, znaczy stan, wartość tej izolacji maszyn elektrycznych no nie może być mniejsza niż 4 mega ohmy na gorąco. No to jeżeli 4 mega ohmy to jest ta wartość minimalna, a tutaj wirnik, przepraszam, stojan mamy w granicach no ponad 3 giga ohmy, no to stan izolacji jest wręcz rewelacyjny. Ale proszę też pamiętać, że jest to wyjątkowo zdradliwe, ponieważ w przypadku, gdybyśmy mieli przerwę na przykład gdzieś tutaj w obwodach stojana czy tam wirnika, to też mogą nam się tego typu pokazywać pomiary. Z tego względu, że no, induktor przy tym swoim napięciu pomiarowym wystarczy, że gdzieś będzie coś zawilgocone. Teraz akurat jest pora nocna, no jest dosyć chłodno. Wystarczy to, że będzie wilgoć w powietrzu, taka maszyna sobie troszkę postoi dłużej bez pracy. No i niestety, jeżeli będzie miała przerwę w obwodzie, to potrafi nam pokazać giga ohm, 2 giga ohmy, 3, 50. No i tutaj jesteśmy zadowoleni, wow, super pomiary, rewelacyjny stan izolacji. A przy próbie napięciowej się okazuje, że po prostu nic nie rusza, bo jest przerwa w obwodzie. I zwiera nam przez tą, po prostu zwiera. Przechodzi nam to całe zasilanie przez wilgoć, która się odłożyła w maszynie bądź na maszynie elektrycznej. W każdym razie, żeby nie przedłużać, uszkodzony jest wirnik, cała maszyna jest do wymiany, do podmiany, tak na dobrą sprawę, bo już zastępca czeka. I zobaczymy, co będzie dalej. Miejmy nadzieję, że maszyna, która zostanie założona, będzie pracowała długo i bezawaryjnie. Także dziękuję serdecznie za uwagę i pozdrawiam.